Nazywam się Jan Szarek. No, dialog, jak samo słowo wskazuje, to polega na wspólnej rozmowie, ale na rozmowie, w której się trzeba wsłuchać w argumenty adwersarza, prawda? Nie może to być monolog albo też rozmowa, z której nic nie wynika. Więc chodzi o to, żeby w dialogu szukać takich punktów, które w jakiś sposób są wspólne dla różnych kościołów chrześcijańskich. No, to jest wezwanie takie samo, jak jest dla Europy i dla świata, żeby chrześcijanie współczesności składali wspólne świadectwo, aby świat uwierzył. Swego czasu byłem na konferencji w Hiszpanii, kiedy to mówiono o ewangelizacji Europy. I wtedy tą tezę właśnie wygłosił kardynał Martini, że jeśli ma być, tylko wtedy Europa uwierzy, jeżeli kościoły będą ze sobą współpracowały i będą składały wspólne świadectwo. I myślę, że to jest ciągle aktualne, no dlatego, że dzisiaj w zaświadczonym świecie dla przeciętnego obywatela, człowieka, różnice nie grają w ogóle żadnej różnicy, sprawy, żadnego znaczenia nie mają. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby ten zaświadczony człowiek zapoznał się przynajmniej z takim abecadłem chrześcijaństwa. I tu jest problem taki sam, jak był w XIX wieku, w tak zwanym trzecim świecie, kiedy różne kościoły różną teologię przedstawiały w działaniach misyjnych wobec pogan. No, historia się powtarza całkiem normalnie. No, myślę, że młody człowiek zawsze musi się określić i szuka. I właśnie wspólne świadectwo może mu pomóc. Bo każdy z nas, kiedy kiedyś był młody, szukał swojego miejsca, swoich poglądów w swoim życiu. Ja sam tego doświadczyłem. No i miałem, bym powiedział, dobrych świadków wiary koło siebie, którzy mi przekazali pewne wartości, które spowodowały, że ja zwróciłem się osobiście w kierunku Słowa Bożego, czytania Pisma Świętego. Wprawdzie mój nauczyciel lekcji religii zawsze mówił, będziesz księdzem, a ja powiedziałem, nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Miałem inne plany zupełnie, jeżeli to już politechnika, mechanika i tak dalej. No ale był taki moment w życiu, kiedy jednak jako młody człowiek stanąłem wobec Słowa Bożego, no i to skierowało moje życie na inne tory. I myślę, że wielu młodych ludzi dzisiaj też w tym tyglu, czy nie, ale raczej w tym morzu poglądów i możliwości szuka coś pewnego, coś konkretnego. Prawda? I to myślę, że tu jesteśmy zobowiązani do takiego właśnie świadectwa. No myślę, że dla nas protestantów ważny jest ten rok. I na pewno jutro w dyskusji powinno paść hasło skrótowe 500 lat reformacji. Prawda? No i dla młodego pokolenia pytania, co dziś nam dała reformacja i jakie mamy wezwania przed sobą. I co dalej? Prawda? To jest, myślę, że to powinno jutro paść. Albo też jakieś takie podsumowanie tych obchodów, które już prawie rok mamy, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. No, mamy taki szczególny moment. Wczoraj przeżywaliśmy w Warszawie na nabożeństwie w Świętej Trójcy podczas uroczystości takich stołecznych, centralnych, gdzie przemawiał właśnie były prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, biskup Jordanii i Palestyny. Bardzo tak ekspresywnie właśnie mówił o dialogu ekumenicznym i o zbliżeniu się do Chrystusa, że jeśli bliżej będziemy Chrystusa, to będziemy bliżej siebie. I drugi moment istotny, myślę także tutaj dla Lublina i dla naszej poprzedniej dyskusji przed chyba już 20 laty, kiedy to z profesorem Nadpiórkowskim byłem tu zaproszony i mam na spotkaniu pod tytułem Współcześni męczennicy albo święci. I wtedy padło tutaj
padła propozycja, żeby przedstawić naszego, chociaż nie mamy typowych męczenników ani świętych, ale świadka wiary, który poświęcił swoje życie, to księdza Juliusza Burszę. I właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się po raz pierwszy, że odnaleziono nareszcie miejsce jego pochówku. Więc to jest taka wiadomość, że to w Kościele Świętej Trójcy, tam gdzie on przez wiele lat był duchownym, a potem biskupem, że nareszcie rodzina ma przynajmniej miejsce i jak może się okazać, może są tam jeszcze prochy jego. No, to było bardzo ważne wczoraj również dla nas, protestantów. No, to się łączy zresztą z Lublinem, bo tutaj był aresztowany. I myślę, że to też jest taki prezent na ten jubileusz dla nas Polaków, ewangelików. No, wydaje mi się, że w tej chwili, w tych granicach naszej ojczyzny, to na pewno Lublin jest miejscem wielokulturowym, bo kiedyś to był Lwów, prawda, do tak zwanej Austrii, za czasów Galicji, ale teraz na pewno tutaj ze względu na naszych sąsiadów, Ukraińców, Białorusińców i także no, pewnej ilości prawosławnych, chociaż nasz Kościół tutaj jest, powiedzmy, nie tak licznie reprezentowany, jak był w przeszłości, ale jest to miejsce na pewno, gdzie różne kultury się stykają, a drugim takim miastem na zachodzie jest Wrocław. Więc myślę, że to są takie dwa duże tygle, gdzie może się coś dobrego urodzić,